30 września w sali konferencyjnej pierwszego liceum ogólnokształcącego w Miliczu odbyła się 13. sesja Rady Powiatu. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, w imieniu kolegi wiceprzewodniczącego, jeżeli szkatuję, oraz w imieniu własnym, witam wszystkich przybyłych na 13. przepraszam, sesję Rady Powiatu Mielickiego. Witam Panie Radne, witam Panów Radnych, witam gości zaproszonych, witam kierowników jednostek starostwa, witam pracowników starostwa, witam wszystkich gości zaproszonych, a szczególnie witam kwiat naszego powiatu. Młodzież, która dzisiaj przybyła, Szanowni Państwo, na nasze obrady sesyjne, to jest młodzież, która jest stypendystami Rady Powiatu. Ja bym bardzo prosił tych młodych ludzi, ja będę wyczytywał, żeby sobie tutaj tak czołowo do sali się ustawili, prawda? Bardzo proszę. Cieplik Aleksandra, Kuntelczyk Dominik, Dobrożnik Patrycja, Wierzyć Pola, Jaskurska Aleksandra, Kim Kamil, Lech Weronika, Maryśka Monika, Masarczyk Krzysztof, Wizarski Paweł, Mariusz Artur, Olek Grzegorz, Olubek Adam, Seroga Monika, Krzysztof Łukasz, Krzysztofski Mateusz, Zawadzka Daria, Kopyl Ewa, Jasińska Angelika, Tomaszkała Karolina, Kołodziej Arkadiusz, Krystek Krzysztof, Kierwata Szymon, Sandra Grukasz, Zgliński Krystian, przepraszam, Słomińska Lidia, Stawienoga Kamil, Maciejewska Katarzyna. Czy ktoś z mojej grupy jest wyczytany? Panie Starosto, proszę o ciepłe słowa dla tej naszej kochanej młodzieży. Szanowna młodzieży, szanowni goście, przez moment była taka obawa, że sala jest za mała. Można to odwrócić, że młodzieży jest za dużo. Otóż nie jest za dużo. Ja się cieszę z tego, że jest was tyle. Pan przewodniczący złoży wam gratulacje w imieniu Rady Powiatu. My będziemy honorować finansowo, ale chcę powiedzieć, że ten ciężar finansowy jest ciężarem przyjemnym, sympatycznym. Dostaniecie przysługujące wam gratyfikacje, wręczone zostaną przez dyrektorów szkół razem z upominkami ufundowanymi przez Radę Powiatu. Na dzisiaj w imieniu radnych, w imieniu rady serdecznie wam gratulujemy wyrażnienia. Każdemu z osobna, panie przewodniczący, tak? I rozsławiajcie to imię naszego powiatu mielickiego. Wszystkiego najlepszego. W programie sesji było sprawozdanie starosty z prac zarządu,
Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu milickiego za pierwsze półrocze 2011 roku. Przyjęcie uchwał. Uchwała Rady Powiatu w Miliczu w sprawie zmiany uchwały nr 4/20/2011 w sprawie budżetu powiatu na 2011 rok. Uchwała Rady Powiatu w Miliczu w sprawie zmiany uchwały nr 4/21/2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu milickiego na lata 2011-2021. Uchwała Rady Powiatu w Miliczu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Miliczu za okres od 1 stycznia 2011 do 14 marca 2011 roku. Na zakończenie głos zabrała powiatowy rzecznik konsumentów pani Wioletta Pacyna. Może, żeby na wstępie nie zanudzać Państwa cyframi, przybliżę Państwu taki krótki rys historyczny powstania idei ochrony konsumentów. Idea ta zrodziła się, no nie u nas, zrodziła się w Stanach Zjednoczonych Ameryki. To John Kennedy, prezydent jako pierwszy w 1942 roku, przemawiając do kongresu, zauważył, że no, podstawowa informacja, konsumenci to tym wszystko. Jest to największa, najsilniejsza ekonomicznie grupa, która wywierając wpływ, jest poddawana największym wpływom ekonomicznym. Jednak tak naprawdę głos, zdanie tej grupy, to tak naprawdę w niewielkim wymiarze jest brana pod uwagę w gospodarce. Dlatego też z uwagi na to, że jest to grupa, mimo swojej potęgi, jest to grupa słaba, wymaga ona ochrony. I tak idea amerykańska poszła w nieco innym kierunku niż model europejski. Jako grupa niezorganizowana, słabo artykulująca swoje zdanie, Amerykanie położyli nacisk nie tyle co na budowaniu regulacji prawnych, a na wzmocnieniu głosu konsumentów. I tam powstał cały szereg różnych organizacji konsumenckich, które miały za zadanie informowanie konsumentów i reprezentowanie konsumentów. Tutaj tak, Europa niekoniecznie popisała się, ponieważ mimo iż już w 1957 roku w traktacie założycielskim EWG zawarto podstawy idei ochrony konsumentów, pierwszy program polityki konsumenckiej powstał w 1975 roku, a został realizowany dopiero w 1980 roku. Ten program zawierał elementy, które tak naprawdę do dziś w Unii Europejskiej, w Europie są realizowane, a mianowicie prawo do ochrony zdrowia, ochrony życia, ochrony interesów konsumentów, zadośćuczynienia za doznane krzywdy, prawo do informacji, edukacji i reprezentacji. I tutaj w tym miejscu pokazują się nam podstawowe zadania, które są realizowane przez powiatowych miejskich rzeczników konsumentów, czyli informacja, edukacja i reprezentacja. Może zanim przejdę do omawiania zadań rzeczników konsumentów, tak króciutko przybliżę strukturę Biura Rzecznika Konsumentów, jak to wygląda. Rzecznik konsumentów zatrudniony jest w starostwie w wymiarze jedną drugą etatu, z tym, że zadania są wykonywane w sposób ciągły, ponieważ w pozostałej części etatu jestem zatrudniona w starostwie w Wydziale Organizacji Spraw Obywatelskich. Także tutaj ten układ przy tak niewielkim powiecie jest wystarczający. W mojej ocenie jest wystarczający. Dobrze, wracając do zadań rzecznika. Podstawowym zadaniem wykonywanym przez rzeczników konsumentów jest informacja prawna, czyli informowanie konsumentów. Przepraszam. Czyli zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumentów. Poradnictwo to wykonywane jest bezpośrednio w biurze rzecznika. Porady udzielane są telefonicznie, drogą mailową, z
tym, że zauważam, że stale taka jest tendencja, że jednak porady udzielane osobiście są najczęściej praktykowane w naszym powiecie. Tutaj ta wskaźnik osobiście, a przez telefon, one są jakby porównywalne. Niemniej nie ma, co drugi telefon, który tak, jest wykonywany do rzecznika, jednak mimo wszystko konsument przychodzi, pyta się, upewnia się, czy dobrze przygotował pismo reklamacyjne, czy może należy coś w tym zakresie zmodyfikować. Sprawy, z którymi zgłaszają się konsumenci do biura rzecznika, są swoistym papierkiem lakmusowym, który obrazuje, jakie towary i usługi dostarczamy na rynek, gdzie tak naprawdę najwięcej tak zwanych bubli nam się trafia, gdzie najczęściej popełniamy błędy przy zawieraniu umów cywilnoprawnych, czy też gdzie stosowane są swoiste metody, techniki sprzedaży. Mam tutaj na myśli sprzedaż bezpośrednią i sprzedaż na odległość. Porady te dotyczą zakupu butu, odzieży, telefonu, usług telekomunikacyjnych, umów bankowych, prawa energetycznego, turystyka, no cały po prostu wachlarz, to wszystko, co kupujemy, gdzie towary czy usługi, takie sprawy trafiają do biura rzecznika. Także tutaj, jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany, jak szczegółowo wygląda liczba, ilość udzielonych porad w podziale na poszczególne rodzaje sprzedaży, zapraszam do zapoznania się ze sprawozdaniem rzecznika, który umieszczony jest w BIP-ie w zakładce Rzecznik Konsumentów. Jeżeli porada udzielona w biurze rzecznika jest niewystarczająca, a mianowicie konsument nie może poradzić sobie ze sprzedawcą, bądź w ogóle nie podejmuje takiej próby, ponieważ z uwagi na wiek, z uwagi na swoje predyspozycje psychofizyczne nie jest w stanie sam poprowadzić postępowanie reklamacyjne, wtedy dochodzi do kolejnego zadania rzeczników, czyli reprezentacji. Występowanie do przedsiębiorców w interesie, w ochronie praw konsumentów. Występując do przedsiębiorców, prosimy o udzielenie informacji, wyjaśnień w przedmiotowych sprawach, a jeżeli sprawa jest na tyle z dokumentów oczywista i jasna, oczywiście wnosimy wtedy od razu o uznanie roszczenia konsumenta. Tu należy wyraźnie zaznaczyć, iż postępowanie prowadzone przez rzecznika jest postępowaniem ugodowym. Poza konsekwencjami, jakie niesie nieudzielenie informacji dla rzecznika, a mianowicie wniosku o ukaranie, no niestety nie możemy przedsiębiorcy przymusić do tego, ażeby uznał interpretację prawną czy stanu faktycznego przedstawionego przez rzecznika konsumentów. W momencie, kiedy występujemy w interesie, w imieniu, w interesie konsumenta, prosimy, jak wyżej wspomniałam. Jeżeli postępowanie ugodowe nie przynosi oczekiwanego rezultatu, co by nam pozostaje? Pozostaje nam sąd. W pierwszej kolejności proponuję konsumentom drogę postępowania przed sądem polubownym, który mieści się w inspekcji handlowej. Z tym, że tutaj jest taki nuans, na który nie zawsze, a rzadko przedsiębiorcy godzą się, a mianowicie musi być zgoda przedsiębiorcy. Postępowanie ugodowe jest postępowaniem, na której strony muszą wyrazić wolę, wyrazić zgodę. Jeżeli nie ma zgody na postępowanie przed sądem polubownym, sprawy kierujemy do sądu powszechnego. I tutaj tak, wchodzi kolejne zadanie realizowane przez rzeczników, a mianowicie wytaczanie powództw bądź włączanie się do toczącego się postępowania.